Cicho bądź tam, Nitras, przedawkowałeś politykę już dawno. Panie pośle, tak samo jak i cieszę się, że na Leścik cicho siedzi, a ty King Kong też cicho siedź tam. Panie... To jest kanał Polityka RP. Bardzo proszę. Szanowny panie marszałku, szanowny panie premierze nieobecny, panie marszałku rotacyjny, ja rozumiem, że nie szanujecie własnego elektoratu, bo 100 konkretów gdzieś tam poszło. Ale mam takie pytanie, bo jest jedna grupa, która się cieszy. To 20 tysięcy więźniów, których zamierzacie wypuścić z więzienia. Naprawdę pan chce dzisiaj 20 tysięcy ludzi wypuścić z więzienia w ramach co? Rekompensaty, czy do wynagrodzenia, czy docenienia za to, że na was zagłosowali? Cicho bądź tam, Nitras, przedawkowałeś politykę już dawno. Panie pośle, tak samo jak i... Panie pośle, dziękuję. Przywołuję pana do rzeczy. Tak samo proszę... cieszę się, że na Leścik cicho siedzi, a ty King Kong też cicho siedź tam. Panie pośle, ale po raz drugi przywołuję pana do rzeczy. Osoby, które wyjdą z więzienia, więc jestem tutaj z wnioskiem przeciwnym do tego, ponieważ kompromitujecie się z każdą minutą dalszej tej kadencji. Dziękuję. Panie pośle... Po pierwsze, na podstawie... Panie pośle, panie ministrze dwutygodniowy, pan poczeka chwilę jeszcze. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 2 regulaminu Sejmu stwierdzam, że swoim zachowaniem na sali posiedzeń naruszył pan powagę Sejmu. Nie udzieliłem panu głosu. Proszę opuścić mównicę. Proszę opuścić mównicę w tej chwili. Dziękuję bardzo. Zgłoszono wniosek o przerwę w obradach. Poddaję teraz ten głosek wniosek pod głosowanie. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 428 posłów, za 179, przeciw 249, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm wniosek odrzucił. Jako kolejny wniosek formalny chciał zgłosić pan poseł Janusz Kowalski, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo proszę. Później poseł Braun i później pan poseł. Panie marszałku, Wysoka Izbo, sprawa jest poważna. Od ponad 30 dni protestują polscy rolnicy. Obiecywaliśmy polskim rolnikom wsparcie i Prawo i Sprawiedliwość tego wsparcia udziela. Jesteśmy za wprowadzeniem natychmiastowego embargo na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy, tak jak wprowadziliśmy 15 kwietnia. Zgłaszam wniosek formalny o to, aby w końcu pojawił się tutaj Donald Tusk i aby wprowadził to embargo właśnie dziś, kiedy to między innymi samorządowcy z Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu czy w Bydgoszczy zamykają możliwość protestowania polskim rolnikom. Albo jesteście za polskimi rolnikami, albo jesteście za ukraińskimi oligarchami i zagranicznymi koncernami, które żerują na biedzie polskiego rolnika. Stańcie w końcu za polskim rolnikiem i wprowadźcie natychmiast embargo. Dziękuję, panie pośle. Jako następny głos w serii wniosków formalnych zabierze pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Bardzo proszę. To nie był wniosek formalny, dlatego procedujemy dalej. Szczęść Boże, panie marszałku, wniosek w 100% formalny o odroczenie obrad do czasu, aż Prezydium Sejmu zdoła ogarnąć sprawę zaległej debaty o bezpieczeństwie narodowym. Nie możecie jakoś zgodzić się na to, by w świetle dnia i przy pełnej, mam nadzieję, Wysokiej Izbie wytłumaczyli się rządzący i ministrowie, i generałowie z tych publicznych wypowiedzi, które mają charakter podżegania do wojny i które są wprost deklaracją zaangażowania Polski w charakterze strony wojującej. Minister spraw zagranicznych, który mówi z nadzieją i uśmiechem o tym, że wojska Paktu Północnoatlantyckiego urzędują już na Ukrainie. Komu droga jest litera i duch Paktu Północnoatlantyckiego, powinien dbać o to, by reguły przez ten pakt proponowane nie zostały naruszone, by naszym nielojalnym wielokroć koalicjantom, aliantom nie został podany pretekst
Dziękuję bardzo, panie pośle. By zanegować działanie artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego. Dopominamy się o tę debatę, wnioskował o nią pan poseł Andrzej Zapałowski. Tak, to prawda. Dziękuję bardzo, panie pośle. To nie nasza wojna. Dziękuję bardzo, panie pośle. Prezydium Sejmu zwróciło się dzisiaj, ta korespondencja wyjdzie, do pana ministra obrony narodowej z propozycją przedstawienia terminu takiej debaty, która mogłaby się w Sejmie odbyć. I dostaniecie państwo oczywiście te informacje jak najszybciej. Pan poseł, przepraszam, bo był wniosek formalny o odroczenie posiedzenia. Poddaję go pod głosowanie. Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem posiedzenia? Zechce teraz podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 433 posłów, za 54, przeciw 378, wstrzymał się 1. Stwierdzam, że Sejm wniosek o odroczenie obrad odrzucił. Jako ostatni zgłosił się pan poseł Adrian Zandberg z Lewicy. Bardzo proszę. Wysoka Izbo, a dokładnie panie pośle Ozdoba. Zgłosiłem się, bo straszne głupoty pan opowiada. Panie pośle, wsadzanie ludzi do więzienia nie jest wartością samą w sobie. Chodzi o to, żeby ludzi resocjalizować i żeby z tego więzienia wyszli lepsi, niż do niego poszli, a nie na odwrót. I pod waszymi rządami akurat niespecjalnie macie się tutaj czym pochwalić. Więc naprawdę ten taniutki populizm, który pan uprawia, aż wstyd, że pan to robi na tej sali. Tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Powracamy do rozpatrzenia punktu... Było, to prawda, ale to nie upoważnia jeszcze pana do skorzystania z zabrania głosu w tej chwili. Nie ma takiego trybu, w którym mógłby pan to zrobić. Zapraszam na miejsce. No chyba pan żartuje. No chyba pan żartuje. Dziękuję za pana dobre rady. Pozdrawiam pana serdecznie. Proszę wrócić na miejsce i nie zapomnieć o tym, że został pan ukarany dzisiaj w czasie tych obrad za naruszenie powagi Izby. Powracamy do rozpatrzenia punktu 3 porządku dziennego. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy teraz do trzeciego czytania, a komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z druku nr 252. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 252? Zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 431 posłów, za 431, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Stwierdzam, że Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Przystępujemy w związku z tym do rozpatrzenia punktu 7 porządku dziennego. Jest to informacja rządu dotycząca możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego przez prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw europejskich, polegającego na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do bezprowadnej utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 4 700 000 000 euro. Głosowanie. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie przedstawionej informacji, który poddam teraz pod głosowanie, a odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm... Nie, panie pośle. Ja wiem, że w tej sprawie, ale mamy już w tej chwili dyskusję nad tym wnioskiem zamkniętą. Nie przewiduję takiego... Pan marszałek wie, że nie nadużywam tego... Wiem. Z wielkim szacunkiem odnoszę się do pana posła i mam świadomość tego, że nie nadużywa pan swojego prawa do, ale wnioski formalne były na początku, przed blokiem głosowań. Wykorzystał również wniosek formalny poseł z pańskiego ugrupowania. W związku z powyższym nie jestem w stanie dopuścić pana wniosku do procedowania. Tak, ale jesteśmy już w głosowaniu i nie dopuszczę pana wniosku, panie pośle. Nie, panie pośle, nie ma takiego trybu. Serdecznie panu dziękuję. Debata na ten temat się odbyła. Porozmawialiśmy już na ten temat, a teraz i bardzo dobrze, dlatego teraz podejmiemy decyzję w tej sprawie. Panie pośle, moja decyzja jest niezmienna, nie udzielę panu głosu. Panie pośle, zakończyliśmy dyskusję na ten temat. Proszę o powrót na miejsce. Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że Sejm informację przyjął.
Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie informacji rządu dotyczącej możliwości popełnienia przestępstwa z artykułu 231 Kodeksu Karnego przez prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego do spraw europejskich, polegającego na zaniechaniu urzędniczym, które doprowadziło do bezpowrotnej utraty przez Polskę zaliczki z Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 4 700 000 000 euro, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 435 posłów, za 182, przeciw 240. Wstrzymało się 13. Stwierdzam, że Sejm wniosek o odrzucenie informacji odrzucił, a tym samym przyjął informację. To jest kanał Polityka RP.